Święto cudownych blizn błogosławionego Franciszka Serafickiego, które dziś cały Kościół Boży szczególną uroczystością obchodzi, jest uczczeniem jednego z wielkich cudów, jakim spodobało się Panu Bogu uświetnić i wywyższyć tego wielkiego sługę swojego. Całe życie tego Serafina Ziemskiego, jak go powszechnie nazwano, było pasmem nieprzerwanym najszczególniejszych dowodów nadzwyczajnych łask, jakimi go Pan Bóg w wyjątkowej mierze obdarzył. Lecz łaska cudowna, której dziś pamiątkę święci Kościół, jest bez wątpienia jedną z najprzedziwniejszych i największych. Powtórzymy tu prawie co do słowa, co o tym napisał święty Bonaventura, kardynał i doktor Kościoła, który żył za czasów świętego Franciszka, i pewna kronika średniowieczna, którą niektórzy temu świętemu przypisują. Roku pańskiego 1224 święty Franciszek, patriarcha braci mniejszych, złożywszy w ręce ojca Piotra z Katany urząd generalnego przełożonego nad swoim zakonem, a w różnych zdarzeniach objawiwszy moc Bożą przez swoje kazania i cuda, udał się na samotną i wysoką górę Alverni, aby tam odbyć swój zwykły, ścisły, wielki post do świętego Michała Archanioła, trwający od uroczystości w niebowzięcia Matki Bożej do końca września. Górę tę znajdującą się na granicach dawnej Toskanii, należącą do pasma Apeninów, jeszcze w roku pańskim 1213 Orlando Catanio, wielki pan tego kraju i jej właściciel, przeznaczył dla braci mniejszych i wybudował na niej mały kościółek dla świętego Franciszka i kilka celek dla jego braci. Ogromne skały znajdujące się na tej górze w wielu miejscach miały wielkie rozpadliny. Gdy dnia pewnego przypatrywał się im święty Franciszek, objawione mu zostało, że te skały tak popękały jeszcze w chwili śmierci na krzyżu Syna Bożego i że Pan Bóg chciał, aby cud ten widoczniej spełnił się na tej właśnie górze, bo na niej miał zaś i inny wielki cud, przypominający ludziom mękę Pana Jezusa. Gdy tedy razu pewnego trwał tam na modlitwie sługa Boży, Pan Jezus objawił mu, że roztworzywszy księgi Ewangelii, dowie się, jakie Pan Bóg ma względem niego zamiary. Święty kazał bratu Leonowi, będącemu wtedy przy nim, otworzyć Pismo Boże i trzy razy natrafił na opis męki Pana naszego. Z tego zrozumiał, że starając się dotąd jak najwierniej naśladować całym życiem swoim Pana Jezusa, powinien szczególnie wziąć go sobie za wzór do naśladowania w męce Jego, przez uczestniczenie w Jego cierpieniach. W Wigilię więc uroczystości podwyższenia Krzyża Świętego, gdy sam jeden modlił się w celce, stanął przed nim anioł Pański i rzekł: „Przychodzę od Boga Najwyższego polecić ci, abyś pokornie przygotował się do tego, co mu spodobać się zesłać na ciebie”. „Gotów jestem”, odpowiedział święty Franciszek, „przyjąć wszystko z poddaniem się, cokolwiek Pan ześle na mnie”, po czym anioł zniknął. Nazajutrz, w sam dzień podwyższenia Krzyża Świętego, święty dobrze przed wschodem słońca modlił się na dworze przed swoją chatką, a zwróciwszy się ku wschodowi, mówił: „O Zbawco mój Jezu Chryste, proszę Cię, daj mi jeszcze przed śmiercią tę łaskę, abym i na duszy mojej i ciele doznał tych cierpień, któreś, Panie mój, podniósł podczas okrutnej męki Twojej, a także abym doznał, o ile to możliwe jest, stworzeniu tej miłości niezmiernej, którą gorzałeś, Synu Boży, która przywiodła Cię do poniesienia dobrowolnie tylu mąk ciężkich za nas, nędznych grzeszników”. Owóż, gdy takie uczucia zalewały jego serce, ujrzał niespodzianie z szybkim pędem zlatującego z nieba Serafina i spuszczającego się nad niego. Anioł ten miał 6 skrzydeł gorejących i świecących. 2 unosiły się nad jego głową, 2 rozciągnięte były dla utrzymywania go w locie, a 2 pozostałe osłaniały go całego. Lecz co było jeszcze bardziej zadziwiającym, to, że ten Serafin wydawał się ukrzyżowanym, mając ręce i nogi przybite do krzyża. Któż pojąć potrafi, jak wielkim było podziwienie świętego Franciszka na widok tak cudownego objawienia? Kto wyobrazi sobie te uczucia miłości Boga, skruchy i wewnętrznej uciechy, które wtedy zalały jego serce? Kto zrozumieć może, jakim nadprzyrodzonym światłem rozjaśnionym być musiał w tej chwili jego umysł, jak zjednoczoną z Bogiem jego święta dusza? Poznał on wtedy, mówi święty Bonaventura, że nie przez męczeństwo to ciała, lecz przez rozgorzenie serca i płomienie miłości Boga miał on przekształcić się w najdoskonalsze podobieństwo Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Widzenie trwało przez pewien czas, a potem znikając pozostawiło w sercu jego uczucie niewymowne, a nadzwyczajnej siły, miłości Boga ukrzyżowanego, na ciele zaś jego ślady jeszcze cudowniejsze, gdyż w tejże chwili zaczęły się okazywać na jego rękach i nogach znaki gwoździ, jakie widział w ukrzyżowanym Serafinie, to jest, że ręce we dłoniach, a nogi w stopach zostały przeszyte gwoździami cudownymi, podobnymi do grubych, sinego koloru nerwów, także główki gwoździ były w środku dłoni, u nóg zaś na wierzchu stopy, a same gwoździe na wylot przechodziły tak, że gdy je naciskano z jednej strony, występowały z drugiej. Przy tym na prawym boku jego okazała się rana, zaczerwieniona jakby od przeszycia dzidą, z której często wypływała krew tak obficie, że jej habit nią przesiąkał.
i te to cudowne rany jego nazwano bliznami świętego Franciszka. Wtedy cała góra Alverni okazała się gorejąca ogromnymi płomieniami, które odbijały się na górach i dolinach okolicznych. Zdawało się, że samo słońce stąpiło na nią. Pasterze okoliczni opowiadali później braciom Franciszka, że światłość ta trwała przez godzinę, a podróżni, którzy pędzili muły do Romanii, nocujący w zajeździe u stóp góry będącym, sądząc, że już słońce zeszło, puścili się w drogę i dopiero później, gdy światłość ta znikła, ujrzeli słońce w istocie wschodzące. Od tej pory bracia zauważali, że święty Franciszek starannie ukrywał ręce i stopy, gdyż pragnął zataić przed ludźmi tę nadzwyczajną łaskę. Lecz oczyszczając jego habit, znajdowali na nim przy prawym boku ślady krwi i widzieli, że mu coraz trudniej przychodziło stawiać stopy po ziemi. Po usilnych więc prośbach wymogli na nim, że im odkrył tę cudowną łaskę, lecz nigdy nie chciał wyjawić, co wtedy Pan Jezus mu oznajmił, mówiąc, że za jego życia nikt o tym wiedzieć nie będzie. Po uroczystości świętego Michała Franciszek wrócił do klasztoru swojego przy kościele Matki Bożej Anielskiej i wkrótce pomimo starania jego, aby się to nie rozgłaszało, wieść o cudownej łasce odebranej przez niego rozeszła się wszędzie. Musiał nawet dozwalać braciom i oglądać i ucałować niekiedy te jego święte blizny, a następnie kilku biskupów i kardynałów i sam Aleksander IV naocznie je podziwiali, jak to tenże papież publicznie oświadczył, gdy prócz tego Grzegorz IX stwierdził to bullą wydaną wkrótce potem. Ponieważ święty ten patriarcha mawiał, że dopiero po śmierci jego będzie wiadomym, co mu Pan Jezus powiedział wtedy, gdy go bliznami swoimi obdarzył, więc po przejściu do nieba Franciszka jeden z braci gorąco modlił się do niego, aby mu to objawił. Nieprędko, bo aż po 8 latach wytrwałej modlitwy, razu pewnego okazał mu się Franciszek i tak do niego przemówił. Kiedy na górze Alverni Zbawiciel wyrył na ciele moim cudowne blizny swoje, w te słowa raczył odezwać się do mnie. Abyś stał się moim chorążem, to jest noszącym proporzec Zbawiciela, obdarzyłem cię znamionami męki mojej. A jak w dniu mojej śmierci stąpiłem do otchłani mocą ran moich, wybawiłem wszystkie dusze tam zatrzymane, tak i tobie udzielam tego przywileju, że gdy po zejściu twoim z tego świata, w każdą rocznicę twojej śmierci stąpisz do czyśćca, wybawisz z niego dusze wszystkich należących do 3 zakonów przez ciebie założonych, a nawet i tych, którzy na świecie żyjąc, do ciebie szczególne mieć będą nabożeństwo i sam wprowadzisz je do raju. W ten więc oto sposób opowiadają nam cudowne naznaczenie Franciszka świętymi bliznami współcześni, a wysokiej powagi, bo święci, pisarze, ale jeszcze wyższym nadto świadectwem jest to, co o tym mówi Grzegorz IX w bulli kanonizacyjnej tego wielkiego sługi Bożego. W niej papież ten, wyliczając w ogólności cuda przez patriarchę Asyskiego czynione, tak się wyraża o jego cudownych bliznach. Lecz zdało się nam właściwym zawiadomić was w szczególności o cudownej i niewymownej łasce, którą zaszczycił go Pan nasz Jezus Chrystus. A tą jest, że mocą Bożą otrzymał on blizny na rękach, nogach i w boku, czego i my sami, i bracia nasi kardynałowie jesteśmy najdokładniej świadomi. Prosimy was przeto i upominamy, abyście dla tego świętego wyznawcy z wielką czcią byli, a mieli do niego szczególne nabożeństwo, które by pozyskało dla was jego pośrednictwo przed Bogiem, aby za jego zasługami i modlitwą dał wam Pan łaskę pobożnego życia na tym świecie, a na tamtym wieczną szczęśliwość.